W Chinach na kobiety patrzy się z góry. Jesteśmy uważane za grupę bezbronną i wrażliwą. Prawie każdy patrzy na nasz ochroniarski zespół w inny sposób. Jako kobieta jestem dumna z tego, że mogę bronić mężczyzn. W tym roku jest większe zapotrzebowanie na grupy ochroniarskie złożone z kobiet. Kobiety zajmujące się biznesem, celebrytki i rodziny coraz częściej chcą mieć damską ochronę. Dlatego w tym roku skupimy się na szkoleniu takich grup. Za granicy jeszcze będzie, bo już za kilka chwil w raporcie porozmawiamy o dorocznym orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Tomasz Grzelewski, jak Państwo już zresztą widzieli, przenosimy się do Sejmu. Suknię w całości utkaną z pajęczych nici pokazano w London z Victoria and Albert Museum. Ponad milion pająków przez 4 lata tworzyło materiał do tej kreacji. Jej kolor jest całkowicie naturalny, nie wykorzystywano żadnych barwników. Zbieranie pajęczych nici nie było łatwym zadaniem. Każdego ranka około 80 osób wyruszało na poszukiwania. Do tkania używano niecodziennych urządzeń, które zbierały pajęczą wydzielinę i splatały ją w nić. Projektanci zapewniają, że podczas prac żaden z pająków nie ucierpiał, w przeciwieństwie do pracowników pogryzionych przez pajęczaki. Chiny. Bardzo, bardzo niespotykany przypadek. Właściwie to jest ewenement. W Chinach odkryto dziecko, które potrafi idealnie widzieć w ciemności jak kot. Ma kozy, oczy prawie jak kot, tak przynajmniej twierdzą chińscy lekarze. Tutaj możemy zobaczyć tego sympatycznego, miłego chłopca, prawie jak Superman. I rozumiem, co absolutnie ciemno, chłopiec wszystko widzi, tak? Tak. Czy, na ile jest to potwierdzone, nie wiadomo. To pochodzi z chińskiej telewizji, która jest, może nie ma najlepszej opinii, jeżeli chodzi o wiarygodność. Jedno jest pewne, jeżeli rzeczywiście ten chłopiec doskonale widzi w ciemności, to przynajmniej nie będzie musiał zapalać światła, idąc wieczorem do toalety. Dobre też i to. To teraz Warszawa i próba sabotowania wczorajszego posiedzenia zespołu PiS, którą sugeruje Antoni Macierewicz. Dziś w Sejmie przegrał głosowanie o informację premiera w sprawie badań katastrofy smoleńskiej. Za chwilę posłuchamy Antoniego Macierewicza. To przenieśmy się teraz do Agaty Adamek, która jest w Sejmie. Padają sugestie dotyczące prób sabotowania. I co na to administracja sejmowa, Agato? No niestety, nie dowiemy się na razie ani od Agaty Adamek, ani od Antoniego Macierewicza niczego. My jesteśmy przede wszystkim za zmianą polityki społecznej. Mam dla pana marihuanę. I co, zapali pan? Karaniu, przeciwko karaniu, to nie jest marihuana. Zapali pan czy nie? Że tak, bo to jeżeli... No to przecież, proszę. Ale to nie chodzi o to, że ale nie zapali pan? Przecież to nie chodzi o to, że... Czy ma pani problem? Proszę bardzo, proszę, to, nie zapali problem, pan? To nie jest problem, żeby zapalić marihuanę. Przecież no to nie pan zapali. Zobaczę, czy pan umie. To nie jest marihuana, to jest zwykły papieros. To jest Janusz Palik był dzisiaj gościem Kropki nad i. Nie kopacz, że dziękuję, bo ona uwielbia papieros. I Paweł Kukiz. Dziękuję, Monika Olejnik, to była Kropka nad i. Niech pan jeszcze zgasi, pan się zadusi.